Siemanko, witam was w kolejnym odcineczku. No, dzisiaj się zajmiemy tym flexem. Mianowicie przystąpimy do dalszych prac. Pasuje przynajmniej się na tym dzisiejszym odcinku przejechać. Nie będę tego robił tak na gotowo, tak jak ma być, bo jest tutaj sporo roboty. Tak jak wspomniałem wcześniej na odcinku. Pisałem z sprzedającym, rząd i wszystko był dobrze ustawiony. Jest duża opcja, przez to, że łańcuszek jest tak wyciągnięty, że mógł przeskoczyć o tego jednego ząbka. Ale dla pewności zwalimy jeszcze magneto i zobaczymy, czy nie jest czasem ścięty klin. Dobra, śrubkę już popuściłem. Magneto już też jest popuszczone. I co my tu mamy? No jak widzicie, jest tutaj ten stator sześciocewkowy. Nie bez powodu ten kabelek widzę, że już jest luźno, ponieważ raczej to się samo nie oderwało, tylko po prostu ktoś mu tu pomógł. Tu była taka blaszka przynitowana, która trzymała ten kabelek, ten jeden. I tu była taka blaszka, która trzymała ten drugi kabelek. Ktoś tutaj coś kombinował. Magneto trzeba będzie podocierać. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ale jest takie... No, trzeba będzie je na paście dotrzeć, wyciągnąć klina i podocierać, ale to nie też, nie dzisiaj, tylko jak będę już to robił na gotowo, to ewentualnie wtedy. Pokrywki raczej nie będę ściągał, żeby tam określić stan tych rolek, tego wszystkiego, bo nie ma sensu. Co my tutaj więcej, czym się więcej zajmiemy? No, raczej chyba nic więcej tutaj nie będziemy szukać, przynajmniej w dzisiejszym odcinku. Dobra, zwalę jeszcze z powrotem tą pokrywkę. Podkręcam kapturki. Jeszcze muszę napinacz odkręcić i przestawić od tego ząbka rozrząd. Na razie stan części jest obiecujący. Ubiorę rękawiczki w chlapie. Muszę przeprowadzić jeden mały eksperyment. Jedną rzecz ciekawą sprawdzić, o której się prawdopodobnie dowiecie w odcinku niebawem. Brakuje tu jednej części, widzę. Na środku tak powinna być taka tulejka ustalająca, której nie ma, nie wiem czemu. Będę musiał jej poszukać, może gdzieś znajdę. Ojej, gdzieś mi tam wpadła. Myślę, że jest kółeczko. Chwilka przerwy, muszę poszukać tej tulejki tutaj, co jest na środku. Bo tutaj powinna taka tulejka być. I muszę jedną rzecz sprawdzić i widzimy się za chwilę. Okej, dorobiłem tulejkę. Takie małe główienko jest bardzo istotne. One wam ustala zębatkę na środku, ponieważ na tych trzech śrubkach te otworki macie delikatnie większe, więc nigdy nie ustawicie tego centralnie na środku i zębatka potem ma lekkie bicie, nie? Będzie ta zębatka mieć bicie, mimo że dogrędzicie mocno na tym wałku. Przez co potem, jak jeszcze macie bicie na zębatce, dodatkowo luz na łańcuszku rozrządu, może wam potem to przeskoczyć. I teraz, jak to założę, dosłownie jest idealnie na środku wycentrowane wszystko. A ona wam stąd nie wyleci. Łepek od tej śrubki wam zabezpiecza przed wypadnięciem tej tulejki stąd, więc to na pewno wam stąd nie wyleci. Ustawiamy ten rozrząd. Widzicie? Zębatka stoi na środku, mimo że nie ma śrubek. Jest idealnie na środku. No, w sensie nie jest jeszcze ustawiona, ale mówię, że na wałku. Dobra, teraz to przytrzymam. Idealnie. Idealnie za pierwszym razem trafiłem. Teraz tylko ustawić zębatkę. Zyk, śrubeczki. Zaraz wam pokażę, że ta tulejka stąd nie ma szans sama wypaść. Zawsze któraś ze śrubek będzie trzymać
Chyba, że się akurat wam będziecie mieć pecha i trafi wam się, że żadna z śrubek nie będzie trzymać tej tulejki, ale przeważnie jest tak, że zawsze jakaś śrubki będzie tą tulejkę trzymać, więc ona nie ma szans, żeby stąd wyleciała. Dobra, i teraz na razie tych śrubek nie dokręcam mocno. Pierw włożę napinacz od spodu, więc włożę na razie napinacz. Ta sprężynka jest taka trochę słaba, jak wam szczerze powiem. Tandetnie mi to wygląda. Ta sprężynka od tego napinacza. Chociaż jak jest łańcuszek jest dobry, to nie powinno żadnego problemu robić. Ale mi to tandetnie wygląda. Teraz okręcimy, przytrzymam sobie magneto. Dokręcamy te śrubki. Ta tulejka troszeczkę za bardzo wystaje, widzę. Ale łańcuszek trochę jest tak słabo napinany przez tą sprężynkę. Taka trochę tandetna ta sprężynka jest, wam szczerze powiem. Mogła być jakaś grubsza, mocniejsza. Dobra, tu mamy już gotowe. Zarąbałem troszeczkę sprawę, że nie pokazałem wcześniej tak z bliska tą kamerką, ale tak, tu mamy na te. Widzicie? I tutaj znaki się pokrywają. Nie mija się, to widzę, że jest idealnie, ale tak czy inaczej zaraz wam pokażę. O, widzicie? Jak łańcuszek chodzi? W teorii on nie jest jeszcze tak wyciągnięty, żeby łańcuszek przeskoczył, lecz no ten napinacz, ta sprężyna od tego napinacza jest taka tandetna strasznie. Jak dobrze pamiętam, to w tych MRF-ach cośmy mieli z Pit Bike Riderem, te roczniki 2017-18, to tam sprężyna była o wiele grubsza, a nie takie tandetne, takie no słaba strasznie ta sprężynka jest, tak wam powiem. O. No i co to napina? Zanim złapie ciśnienie oleju napinacz, no to może przeskoczyć. No ale tutaj, o, tutaj to powinno być na sztywno. Nie mówię, że to nie będzie jeździć, bo to będzie jeździć, tylko że zaraz momentalnie się zębatka od rozrządu uszkodzi. Tutaj na wale jest troszeczkę ciężej to uszkodzić, bo tam jest utwardzana zębatka, więc ją jest troszeczkę trudniej uszkodzić, łańcuszek ma, ale ta się momentalnie tutaj psuje. No i potem musicie wymienić łańcuszek i zębatkę, a tak to lepiej sam łańcuszek. Patrzyłem na stronie internetowej, łańcuszek rozrządu kosztuje 50 zł około. Niestety, ale ja nigdy w życiu bym tyle za łańcuszek nie dał. Kto te ceny ustala? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. I wymienię ten łańcuszek. LMC czy LMG? Pisze LMC na łańcuszku. Pisze LMC. Spróbuję taki sam łańcuszek znaleźć. I myślę, że znajdę w granicach 8 zł. 8, 16 zł. Mi się wydaje, że to jest warte, a nie 50. I ja wam udowodnię, że ja taki łańcuszek znajdę za tyle. Tylko trzeba będzie trochę poszukać. No dobra. Co więcej, tyle. Tutaj już jest gotowe. Teraz ściągamy kapturki i sprawdzamy, jak są ustawione zawory. A następnie, jak zrobimy zawory, zajmiemy się gaźnikiem. Prawdopodobnie chyba ten gaźnik wymienię na PZ26. Bo mam, wezmę z tego stun skutera. No i tyle. Tyle, jest mniejszy, jest fajniejszy. No. Kurde, ktoś mocno nakręcił. Nie siepię tego na maksa mocno, bo to jest tak. Jak jest mocno dokręcone, lepiej nie siepać. Żeby się gminie zerwała, albo śruba się nie urwała. Bo te śruby są 8-8, więc słabe. Ojej! Kurde. I trochę przepalony ten olej. Chwilę nie był wymieniany chyba. Albo pierścienie przepuszczały i się moment ubrudził. O-ringi będą do wymiany. Widzę, że wygniecione mocno. I teraz tak, jak mamy luzy zaworowe? Tak, dolny
Wydechowy ma za duży luz, a sący zero luzu, więc prawdopodobnie wróci nam kompresja. Dobra, idę szukać szczelinomierza i widzimy się za chwilę. Teraz bierzemy 0,10 od góry, 0,15 od dołu. Jak w każdym jednym, ja robię tak w każdym jednym Chińczyku. Czy to jest skuter, czy nie skuter, jakiś kład. W każdym jednym Chińczyku jest tak samo ustawione przeze mnie. To jest takie bezpieczne. Bezpieczne ustawianie. Bezpieczne te ustawianie, no. Bezpieczne ustawienie. Zero dziesięć. Zero piętnaście nie wchodzi. Jest ok. Dobra, górę możemy przytkać, żeby nam nic nie wpadło. Dobra. I teraz dół. Tutaj już nie będę nic za bardzo widział. Muszę wam trochę przysłonić ewentualnie. Trzeba dociągnąć mocniej. Okej. Jest ok. Dobra, nawet nie sprawdzam, bo jest ciasne 0,10. Wszystko sprawdzę dla pewności, czy to kręciłem. Jest okręcone. Ok, zamykamy. Zamykamy. I tutaj jest ok. Zawory ustawione, rozrząd ustawiony. Tylko ten czerwony silikon, widzę, że tu jakiś czerwony silikon gdzieś wylatuje. Ale to było chyba pod tym dekielkiem, chyba tylko czerwonego silikonu trochę dane. Może się dzisiaj przejedziemy. Może się przejedziemy. Te dekielki nie muszą być mocno kręcone. Jest o-ring, więc on odpycha. Jest ok. Jest ok. 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 Jest ok. Okej. Dobra, teraz sprawdzimy, czy kompresja wróciła. Kompresja wróciła. Dobra, jeszcze muszę magneta dokręcić, bo zapomnę. Zakładamy z powrotem takie. Aha. Ktoś tu gwinty poprzekręcał. Dlatego jest tak pokombinowane. Pasuje wszystko. Czemu tak odpycha? Coś mi tu odpycha strasznie. Muszę to obczaić. Jak to jest? Jest tak? Aha. Dobra, to mi odpycha. Chyba. Czy mi się wydaje. Stator. Widzicie? Jak dobrze mówię? Tak. Stator mi odpycha. Nie pójdzie wyżej. Dobra. Trzeba będzie wziąć i tu ciachnąć w dół. No bo inaczej nic z tego nie będzie. Jak tak będzie, to z tego nic nie będzie. Śrubki krzywe.
O, teraz pasuje. Tak, te najdłuższe. Teraz może dekiel by nawet zeszedł bez popuszczania kopki. Tak mi się wydaje. Okej, tu widzę, że mi coś kapnęło. Olejem. To się teraz przetrze. Aby był jakiś wyciek, żebym wiedział. Dobra, kopka się trzyma. Magnety dokręcone, to jest dokręcone, to jest dokręcone. Tu jest na pewno rożon dokręcony, zawory dokręcone, kapturki dokręcone. Zabieramy się teraz za gaźnik. Zobaczymy, co się tutaj postanęło. Co tu się stanęło się? Kto tu coś wykombinował? Ojej, z drugiej strony dyszkę ktoś da. Już nie są dwie takie same śrubki. Ja nienawidzę tego. Nienawidzę, jak to klucza zmienia co chwilę. I uwaga. Ta-dam! Pół szczelki urwanej. Chociaż stop? Nie. Albo urwana, albo nie urwana. Co to się tu podziało? O. Tutaj jest plastik. Plastik do aluminium. Nie może tak być. To musiałem tutaj jakąś uszczelkę trzeba było dać. Tak być nie może. Nie dziwcie się, że potem lewe powietrze ciągnie. Z tej strony strasznie jest ta podkładka jest wygnieciona. Ktoś to dowalał mocno. Oj, patrzcie, tu jest pół po uszczelki. A tu pod spodem, z tego co mi się wydaje, jest cała uszczelka. Więc się nie dziwcie, że... No, nie dziwcie. Więc się nie dziwić, że jest nieszczelne. Jakby nie było tej pół uszczelki i uszczelka do uszczelki, no to prędzej by to działało, nie? Ale kurde, zaryzykowałbym. Nie będziemy ryzykować. Może nie będziemy ryzykować. Bo tak to by założył to bezpośrednio tą uszczelkę do tego i może by to odpaliło i jeździło. Ale jak już robimy, żeby wam pokazać, no to nie będę pokazywał aż takiego januszowania. Chociaż te PZ30 wygląda na oryginalne, tak wam szczerze powiem. Nie na Chińczyka, podróbkę. Komora pływakowa mi się trochę nie podoba, jedynie. Ale obudowa, chyba nie trzyma ten kranik. To mi się wydaje. Mu się leje i się leje i się leje. Dobra, kręcimy śrubkę. Wytrzemy to, to odparuje. Coś tam. Musimy to poza polo wszystko potem. Pęknięte. Od góry o-ring wystaje. No, ta uszczelka przeszkadza. Ale tam o-ring wystaje. I z drugiej strony tak samo jest pęknięte. Powykrzywiany gaźnik. Gaźnik jest... Jest takie C. Też jest wygięty cały. Na siłę to jest skręcane. Dobra, bo zapomniałem nagrywać dla was. Mianowicie ten gaźnik został zdemontowany. Tak jak przypuszczałem, uszczelka wygnieciona. Wymieniam teraz na gaźnik PZ. No ja mam taki 27, kiedyś kupiłem do skutera, do 150 pojemności. Na niego wymieniam, leży on też, jest dalej, jest teczko troszeczkę za duży. Będzie słabo wyciągać powietrze, paliwo będzie słabo z gaźnika wyciągać. No jak będzie troszeczkę słabsza kompresja, no to już będzie problem z chłodzeniem. Tu jeszcze rozebrałem ten gaźnik dla pewności, bo to leży już z parę miesięcy, ten motorek. Ale w środku jest czyściutko, ale dla pewności jeszcze dyszę i tutaj wszystko się przedmucha, żeby nie było potem problemów, że nie chcę odpalić. Ta uszczelka, co tutaj przychodzi, naciąga paliwa i się powiększyła, więc na razie ją zostawiłem, żeby przewiało ją i się skurczy, nie? Mianowicie jak się wam taka uszczelka kiedyś rozciągnie przy jakimś gaźniku, zostawcie ją na chwilę, odparuje z niej paliwo i z powrotem ona się skurczy do swojego wcześniejszego rozmiaru. Więc taki mały patent, no. Dobra, ja tu jeszcze to przedmucham, ale to nie będzie nic ciekawego. Tutaj wymieniłem o-ringa pod spodem, pomiędzy krótcem a gaźnikiem, no takiego grubszego, więc to na pewno będzie 100% szczelne.
zaraz jeszcze wezmę papier do uszczelek i dorobię tutaj nową uszczelkę, bo to jest tańsza opcja niż kupowanie uszczelek specjalnie wyciętych. Lepiej sobie zrobić samemu, taniej jest i tyle. Tyle będzie w temacie. Zaraz poodparowywuję mi to, poprzeczyszczam, poprzedmuchuję, podocinam i widzimy się za chwileczkę, jak będziemy tutaj montować. Gaźnik poskładany, króciec dałem oddeczko większej średnicy, uszczelka dorobiona, nie przekładałem się zbytnio, ale średnica wewnętrzna, otwory, wszystko się zgadzają, zewnętrzna, to tam już jest ciul. Tutaj nie przymierzyłem, czy króciec będzie pasował. To jest najciekawsze. Ale wychodzi na to, że chyba będzie dupa. Kurde, nie mówcie nawet. Nie. Na styk, kurde. Dobra. Prędzej by to pasowało, jakby była jeszcze ta podkładka. Ale jej nie mam, ta czorna. Ebonowa, jak ktoś mi tam napisał, bo zapomniałem nazwy całkowicie. Dobrze, że niektórzy mnie rozumieją, o co mi chodzi. Ja tam z nazw nie jestem za dobry. Ta ebonowa podkładka. Podepniemy wężyka. A. Pięknie. Kurde, mele z tym gaźnikiem. Znaczy z tym kranikiem pierdzielonym. Ja pierdzielę. Pełno paliwa się wylało. O kurde, patrzcie. Jak to wam pokazuje. Pełno paliwa pod motorem. A kurde, tak jest właśnie, kranik nie zamyka w ogóle. Nienawidzę takiej roboty. No, czyściłem dopiero co gaźnik, więc jest wszystko suche i się przelał cały. No niestety. Z taką robotą. Z taką robotą. Nic z tego nie będzie. Jak to będziemy robić? No i dobra, serwis podstawowy zakończony. Na razie tylko nie jest podpięty wężyk od paliwa, no bo kranik nie zamyka się, a zaworek się nie przymknął jeszcze, więc no. Ucieka paliwo. Więc na razie musimy odpalić, niech sobie chwilę pochodzi. Jak odpali w ogóle i będzie chodzić, no i potem dopiero założymy wężyk. Zobaczymy, czy będzie się lało. Na maksa może. Dobra. Teraz gdzieś śrubka od wolnych obrotów. Muszę podciągnąć wolne obroty troszkę. Ok, dać mu scenę jeszcze. Może trochę paliwa, albo jeszcze dajmy stanie trochę. Niech to wypali wszystko. No dobra. Próbujemy się tym przejechać. Może niedaleko. Podejrzenia są też takie, jak chwilę przemyślałem,
Bo on na początku fajnie równiutko chodził, nie? Na początku fajnie równiutko chodził, a potem nagle mu zaczął odpierdzielać. Teraz właśnie tak nierówna praca. Mogło być też tak, że po prostu z baku albo gdzieś jakiś syfek się oderwał i wpadł do gaśnika i dyszę znowu przytkał. Też coś takiego może być. Ale to jak będę robił, no to i tak pewnie bak rozbiorę, wyczyszczę go ładnie. Kranik pójdzie do wymiany, może w tym drugim tam będzie ładny, czysty, dobry kranik, albo ewentualnie spróbuję go zregenerować. Teraz jest obecnie, chodzi na zamkniętym kraniku. Bo na zamkniętym kraniku też szybko się paliwo leje, więc pracuję na zamkniętym kraniku. Zobaczymy, jak to jeździ. Przednia pompa puszcza, jest uszkodzona. To są wycieki, widzę, z pompy hamulcowej. Sprzęgło jakieś takie luźnawe. Te klameczki, tak, ja nienawidzę tych klameczek. No dobra. Spróbujmy go odpalić. Pali ładnie. Uwaga, jedynka. O, ładnie weszła jedynka. Ale troszeczkę siepie sprzęgło. Na rączce jest strasznie dużo luzu. Ale jedzie. Troszeczkę. Strasznie coś ma ciężko.
nie wiem co, a na biegu to silnik ma tak ciężko, traci dużo mocy na samo obracanie tego wszystkiego w środku. Może łożysko jakieś przytarte, nie wiem. Na pewno nie na skrzyni, no bo teraz na luzie jakoś to się obraca. Zobaczyć, jak mnie wyrzuca mnie spotera z kanapy. Ja pierdzie, kurde, masakra. Normalnie jakby ja wyrzuca z kanapy. Jakby był ktoś cięższy ode mnie, to pewnie by go naprawdę skatapultowało chyba. Bo motor se pomyśli, że kurde za ciężki zawodnik i zrzuci go kurde z motoru. No jeździ! Ale jest ewidentnie coś tutaj do popatrzenia. Ojeju. Zawieszenie przednie też tak dziwnie pracuje, ale no nie ma przedniego zawieszenia, no to tym też się nie dziwmy. Bo jest wylane sobie w pierona, pasuje zregenerować. Tylny amortyzator też rozbierzemy. Zobaczymy, czy się da go zregenerować jakoś. Czy się nie da zregenerować. Dobra, dajmy mu. Przejechaliśmy się. Wreszcie była pierwsza jazda tym można powiedzieć Flexem 150 RS lub jakimś Diabolini możecie to też nazwać. Co będzie dalej w odcinkach? Nie wiem. Tak wam szczerze powiem. Jak widzicie jeździ to jakoś. Jakaś tam moc też jest. No nawet powiem wam, że jeździ jak taka w miarę zdrowa 140, lecz jak jadę wolniej, takie jest takie uczucie, jakby coś przyhamowywało, jakby ten silnik miał ciężko, jakbyśmy mieli delikatnie gdzieś hamulec przedni albo tylny naciśnięty. Lecz jak wyluzuję, dam na luzie, to nie ma tego efektu, tylko na biegu. Nie wiem, co to może być. Pod obciążeniem może jakieś łożysko. Ciężko to stwierdzić jednoznacznie, tak wam powiem. Jak koło ciągnie, chyba że koło ciągnie, gdzieś do boku może je przechyla i hamulec przyhamowywuje. Też jest taka opcja, nie? Że jak ciągnie napęd, gdzieś jakoś tam hamulec może wtedy przyhamowywuje tylny. Ojej, ale mnie schlapało, patrzcie, kurde. Cały mnie schlapany. Z tego z błota. Pewnie plecy też. Ojej, plecy też. No dobra, no to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się wam podobało, koniecznie łapeczka w górę. Jeśli się nie podobało, no to niestety, ale łapeczka w dół. Zapraszam was do poprzednich odcinków, poprzedniego odcinku, żebyście sobie obczaili z tego Flexa, z zakupu. Jak i jeśli ktoś ma jakiegoś sprzęta w dobrych pieniądzach, najlepiej do remontu na sprzedaż, najlepiej też z Małopolski, okolic, no to serdecznie zapraszam do kontaktu, najlepiej przez Instagrama. Na dole w opisie pod filmem jest link do mojego Instagrama lub przez Facebooka. Najlepiej mnie namierzyć przez grupę na Facebooku. Jestem tam administratorem, Rafał. Możecie też napisać prywatnie.
Co więcej, no będziemy w kolejnych odcinkach dalej działać z tym sprzętem. Prawdopodobnie z tamtego drugiego, który jest bardziej zajechany, wyciągniemy z niego lagi przednie i zobaczymy, czy się da zregenerować. Więc jak się będzie dało lagi zregenerować, bo są tutaj i tam są już wylane te lagi, ciekną. No tutaj chyba jest jedna ok, ale druga cieknie, ale to jeszcze obczaję. Pompkę hamulcową zregenerować. Tu będzie ogólnie będzie przy tym motorze od pierona roboty, tak wam powiem. Od pierona roboty będzie przy tym motorku. Więc no, będziemy działać. Dobra, to ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się. Hej!